a my zobaczymy, jak z pułapkami naszych pytań poradzą sobie panowie, szanowni dżentelmeni, w liczbie 8, którzy dotarli do drugiego etapu rozgrywek teleturnieju Miliard w Rozumie. I teraz będą walczyć o przejście do trzeciego etapu i dalej, i o nagrody. Proszę pierwszą parę o zajęcie miejsc. Oto nasze jury, które czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek teleturnieju. Pani Ewa Łubieniewska, pan Maciej Negrej, pan Zbigniew Mirek, pan Andrzej Bierzyński, pani Ewa Gren, pan Joachim Śliwa. Panowie Marek Krukowski, witam, i pan Bogdan Cetnarowski, moje uszanowanie. Panie Marku, chciałbym, aby pan nam przybliżył swoją sylwetkę. Mieszkam w Warszawie, studiowałem filozofię, edukację swoją zakończyłem gdzieś w okolicach absolutorium, ale jednak uważam się za filozofa. Mam wrażenie, że w tym... Choć nie magistra. Choć nie magistra. Choć nie magistra. Nie magistra. Uściślimy, prawda, że... Nikt nie miał wątpliwości. Naturalnie, że... Dziękuję bardzo. Pan Bogdan Cetnarowski. Mieszkam na Wyjudzie, z wykształcenia jestem magistrem farmacji. Skorzystając z okazji, chciałem podziękować wszystkim, którzy umożliwili mi udział w teleturnieju Miliard w Rozumie. Rozpoczyna losowanie siedzący po mej prawicy pan Marek. Bardzo proszę. Poproszę wykrzyknik. A jeśli wykrzyknik, to przywilej wyboru spośród wszystkich dyscyplin. Bardzo proszę. Muzyka klasyczna. Więc muzyka klasyczna, bardzo proszę o to pytanie. Kto był kompozytorem opery Opowieści Hoffmana? Czas, start! Jacques Offenbach. Tak, Jakub Jacques Offenbach. Dziękuję bardzo. Punkt. Teraz pan Bogdan Cetnarowski. Proszę pana, Jan Sebastian Bach urodził się w roku 1685. W tym samym roku urodził się inny sławny kompozytor, twórca między innymi muzyki na wodzie. Proszę podać jego nazwisko. Czas, start. Händel, ale nie. Powiedziałem. Powiedział pan słusznie. Tak, Jerzy Fryderyk Händel. Brawo. Proszę podać imię i nazwisko kompozytora tego utworu. Czas, start. Był to piąty koncert fortepianowy S-dur, opus 73 Ludwika van Beethovena. Tak, znakomita odpowiedź i punkt. Brawo. Proszę pana, proszę podać imię i nazwisko kompozytora tego utworu. Czas, start. Nie wiem. Franciszek Liszt? Nie. Wolfgang Amadeusz Mozart. To był koncert fortepianowy. D-moll, odpowiedź błędna. Punktu brak. I teraz to pan, panie Bogdanie, będzie miał okazję wylosować i wybrać dyscyplinę. Bardzo proszę. Wydarzenia po 45. Proszę bardzo. Założył tę organizację pewien brytyjski adwokat w 1961 roku. Broni ona ludzi na całym świecie więzionych z powodu rasy, religii i przekonań politycznych. Walczy przeciw torturom i o powszechne zniesienie kary śmierci. O jakiej organizacji mowa? Czas, start.
Amnesty International. Tak, odpowiedź prawidłowa i punkt. Brawo. Niniejszym składam rezygnację z urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czyj podpis i jaki rok widnieje na dokumencie o tej treści? Można pomylić się o rok. Czas, start. Richard Nixon, 1974. Tak, odpowiedź prawidłowa i punkt. Brawo. Na zdjęciach pokazano dwóch kolejnych premierów brytyjskich z lat 50. Proszę podać ich imiona i nazwiska. Czas, start. Anthony Eden, potem drugi i Arthur Macmillan. Niestety nie. Winston Churchill. Winston Churchill. Niestety nie mogę uznać. Oczywiście Eden tak, to ta druga część odpowiedzi prawidłowa, ale punktu brak. Teraz pan Bogdan Cetnarowski. Proszę pana, trzy osoby z tej rodzinnej fotografii piastowały urząd premiera Indii. Proszę wymienić ich nazwiska i powiedzieć, jakie łączyło je pokrewieństwo. Czas, start. A więc tak, Indira Gandhi, jej ojciec Jawaharlal Nehru i jej syn Rajiv Gandhi. Odpowiedź prawidłowa i punkt. Brawo. Spójrzmy, jak przedstawia się punktacja. Jest remis. Obaj panowie mają po 3 punkty. Przechodzimy więc do drugiej rundy, którą znów rozpocząć musi losowanie. Pan, panie Marku, losuje. A ja czekam na wybór dyscypliny. A spróbujmy znak zapytania. Bardzo proszę. Proszę panów, proszę do umieszczonych na tablicy nazw tańców dobrać odpowiednie nazwy krajów, z których się one, znaczy tańce, wywodzą. Czas, start. Dziękuję bardzo, czas minął. Panie Marku, słucham. Fandango Hiszpania, Machiche Brazylia, Kuba, Rumba Kuba, Tarantela Włochy. Panie Bogdanie. Tak samo. Jeżeli tak, to bardzo dobrze. Obaj panowie uzyskują po 2 punkty. Zapraszam na miejsca prawidłowo. Teraz losuje pan Bogdan Cetnarowski. Bardzo proszę. Historia sportu. Proszę bardzo. W historii polskiego sportu tylko 4 kobiety zdobyły złote medale olimpijskie w konkurencjach indywidualnych. Proszę zapisać na tablicy nazwiska co najmniej 3 spośród nich. Czas, start. 4 kobiety zdobyły złote medale. Zapisać proszę o nazwiska. Nazwiska co najmniej 3. Dziękuję, czas minął. Słucham, panie Marku. Zapisałem Irena Szewińska, Konopacka, Walasiewicz. W wypadku czwartej pani nie pamiętałem, które nazwisko było panieńskie, a które... Więc nie wolałem nie ryzykować. Ale możemy to panu uznać. Panie Bogdanie. Halina Konopacka, Irena Szewińska, Stanisława Walasiewiczowna, Elżbieta Krzesińska-Duńska. Albo Duńska-Krzesińska. Dobrze, to ja teraz przeczytam dokładnie. Halina Konopacka, rzut dyskiem, Stanisława Walasiewicz-Olson, bieg nad 100 metrów, Elżbieta Duńska-Krzesińska, skok w dal, Irena Kirschenstein-Szewińska. Biegi 200 metrów i 400 metrów. Dziękuję obu panom i znów obaj panowie doskonale rozwiązali, poradzili sobie z tym zadaniem. Pan Bogdan Cetnarowski 7, pan Marek Krukowski także 7 punktów. Czyżby więc o wszystkim miała zadecydować encyklopedia? Bardzo proszę. Będę zwodził. Proszę pana, hasło brzmi cuk. C
jak Celina, U jak Urszula, K jak Krzysztof. Cuk. Czy cuk to sumeryjski bożek urodzaju? Czy też cuk, czytaj kuk, to pomocnik kucharza na okręcie? Czy też cuk to stopnie, oznaczenie światłoczułości materiałów fotograficznych? Myślę, że pierwsze. Nie, niestety. Trzecie. Tak, trzecie. No cóż, udało mi się zwieść pana punktu, więc brak. Teraz pana przeciwnik. Bardzo proszę. Dziękuję. Kurucowie. Proszę pana, czy Kurucowie to wojownicze plemiona kurlandzkie, czy też Kurucowie, Irena i Wacław w latach 1932-1939 działacze ludowi na Huculszczyźnie, czy też Kurucowie to uczestnicy powstań chłopskich na Węgrzech? Czas start. Dwójka. Niestety nie. Kurucowie to uczestnicy Dwójka. Powstań chłopskich na Węgrzech. A jeśli tak, to nadal remis. A jeśli tak, to przystępujemy do dogrywki. Przede mną pula pytań remisowych. Rozpoczyna pan Marek. Które? Pierwsze. Jak nazywała się odtwórczyni głównej roli kobiecej w filmie Love Story? Czas start. Ellie McGrew. Tak, odpowiedź prawidłowa. Pan Bogdan. 13. Krajem o największej na świecie powierzchni jest Rosja. Proszę wymienić w dowolnej kolejności trzy dalsze kraje z listy największych. Czas start. Rosja, Kanada, Chiny, Brazylia, Stany Zjednoczone. Pan wymienił Rosję, no całkiem niepotrzebnie, bowiem ja ją wymieniłem. Ja prosiłem o wymienienie w dowolnej kolejności pozostałych, uwaga, trzech krajów z listy największych. A te kraje to Kanada, Chiny, Stany Zjednoczone. Brazylia pojawiła się więc niepotrzebnie. Ogromnie mi przykro. Oświadczam, że pan Marek zwyciężył. Tym samym na jego koncie zapisujemy już nową sumę 1500 nowych złotych i gratuluję panu przejścia do następnych rozgrywek. Panu Bogdanowi dziękujemy. Dla pana nagrody PWN-u. Oto encyklopedia i komplet słowników. Obu panom zresztą gratuluję, a do nas zapraszam drugą parę zawodników.